Cześć wszystkim, znowu w Ponio 7. A to dalszy ciąg świątyni złych żywiołów. Dobra, pobiegajmy sobie dalej po Homeland. Pogadajmy z ludźmi. Starajmy się pozdobywać jeszcze parę ekspów, zanim rzucimy się do prawdziwej przygody. Dobra, i Terjon, czy jak on miał na imię? Ruszam. Dlaczego nie chcesz wyleczyć tego biednego gościa? Witaj ponownie w Kościele Świętego. W czym mogę ci pomóc? Mam kilka pytań o konwersję świętego Cuthberta. Oczywiście. Mogę tu w kościele przeprowadzać konwersję. Oczywiście pod warunkiem, że osoba, o którą chodzi, dowiedzie swej wartości przed świętym Cuthbertem. Mitch wyraził zgodę, aby jego sługa przeszedł na wiarę świętego Cuthberta. Doskonale. Szkoda, że starowiercy nie umieją zaakceptować wolności wyboru wyznania. Erliter to dobra istota, która się nam przysłuży. A Mitch słusznie postępuje, pozwalając mu na wypełnienie nakazów serca. Jeszcze pytań. Oczywiście. Mogę tu w kościele przeprowadzać konwersję. Oczywiście pod warunkiem... Nic więcej. Moment. Mieliśmy kwestię, że mieliśmy się zapytać. Mieliśmy się zapytać, dlaczego nie chcę uzdrowić. Witaj ponownie tego gościa. W Kościele Świętym. W czym mogę ci pomóc? Nie widzę, żeby była żadna opcja. Nie widzę, żeby była jakakolwiek opcja z tym. Oczywiście. Gdy jej świątobliwość kanonik Idei... W czym mogę ci pomóc? Oczywiście. Mogę tu... Doskonale. W czym mogę ci pomóc? Jakiego rodzaju leczenia ci potrzeba? Umiesz kogoś wyleczyć z poważnej psychicznej choroby? Szwagier Jackika Ortona potrzebuje zdecydowanej interwencji medycznej. Niestety, nie mogę na niego rzucić pełnego uzdrowienia. Na jego chorobę nie starczy mych zdolności leczniczych. Być może jednak uda ci się znaleźć pomoc gdzie indziej. No okej. Wygląda na to, że będziemy musieli jakoś inaczej to rozwiązać. W czym mogę ci pomóc? Okej. Okay. No ciekawe, wiedziałem, że są tu jakiekolwiek questy, do których trzeba będzie powracać. Jak rozkażesz? Chyba zdaje się, że w innym miejscu będziemy mogli znaleźć jakąś miksturę. Jak sobie życzysz? Miksturę pełni sprawności psychicznej, czy coś takiego, nie wiem. W każdym razie mamy jeszcze jedną miejscówkę do odwiedzenia. Strażnicę. Przejdźmy się do niej. Kowalu, dlaczego nie masz żadnych mieczy dwuręcznych? Jedna rzecz, o którą od ciebie potrzebowałbym w tym momencie. Czy tu jest jeszcze jakieś... O, to jest jeszcze chyba jakaś chatka. Jest chyba jeszcze... kołodziej. Jakiś. Jeszcze jakaś osoba, której nie zawracaliśmy tak głowy. Tak jest! Natychmiast! Natychmiast! Dziwne, że Elmo nie ma żadnych tekstów. Do usług. Dobra. Bardzo mi przyjemnie. Witaj, jestem Light. Co to za warsztat? Jestem wardem, miejscowy kołodziej. Czy mam... Robisz wozy i taczki? Bla, 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 bla. Mieszkasz tutaj, jesteś więc żonaty. Na pewno wróci bezpiecznie. Do zobaczenia. Ostatnio udało się... Moja żona Pajda ma rodzinę w Verbonok. Ostatnio udała się w nich do odwiedziny. Miała wrócić z karawaną. Na pewno wróci bezpiecznie. Nie pamiętam, czy to jest jakieś zadanie. Dobrze. Ale jeżeli ma być, to pewnie się jeszcze dowiemy. Dobra, no to tyle. Idźmy do tej twierdzy. Czy raczej strażnicy. To nie wygląda mi na twierdzę. Chyba tamtędy się idzie do twierdzy. Dobra, nie pamiętam, co to była za miejscówka. Ale zobaczmy. Witaj w naszej wiosce. Pięknej osadzie, nieznajomy. Czemu zawdzięczamy twoją wizytę? Przybywasz w interesach czy dla przyjemności? Szukam przygód.
Nazywam się blablab Nerdy Skenter Neftis, jestem starszym wioski, ten budynek służy nam za warownię, przynajmniej dopóki Burni i Rufus nie skończą budowy zamku. Jeżeli potrzebujesz jakichś wskazówek, daj mi znać. Jest tu coś do roboty? Masz jakieś ciekawe plotki? Alma już pewnie o tym wie, ale w osadzie pojawiła się para podejrzanych typków. Niejaki kobold i jego kompan Turoko przysiadł w gospodzie. Coś jeszcze masz do powiedzenia? Chyba tyle. Natychmiast. Właśnie, ciekawe, czy możemy pogadać z tym gościem na F. Urnok. Kto to wymyślił? Takie imię. Słucham? I żeby popchnąć dalej ten quest ze znalezieniem, czy on oszukuje. Nie wiem, możemy wrócić się później do gospody i zobaczyć, czy to da się jeszcze jakoś popchnąć. Dobra, wróćmy tutaj. Chyba nie tędy, co? A może tutaj jest twierdza? A czy tam strażnica? Da się zrobić. Natychmiast. Da się zrobić. Natychmiast. Tak jest, natychmiast. A chyba gra chce nam powiedzieć, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Ale nie ma odwagi, żeby to nam powiedzieć wprost. Jak sobie życzysz. Dobra, kim ty jesteś? Samotny farmer. Miło cię poznać, ładne gospodarstwo, jak leci. Za miastem trafiają się całkiem niezłe sztuki. Słuchaj, zmierzasz do czegoś? Po prostu wydaje się, że ty i twoja rodzina nie czujecie się najlepiej w tym otoczeniu. Mogę wam jakoś pomóc? Słuchaj, jeżeli naprawdę chcesz mi pomóc, to żeń się z moją córką, Fruelą. Nie zazna spokoju, dopóki nie znajdzie się dla niej jakiś chłop. Czemu nie? Poślubię Fruelę. Niech Bogom będą dzięki, nie sądzę, że doczekam się tego dnia. Pomóż z Fruelą, przekaż jej wesołą nowinę szybko. Dobrze, Heltonie, powiem ci, że bardzo się ucieszyła. Gdzie ona jest? Tutaj. Jest tuż obok, nie słyszała tego. Light, znaleźliśmy ci żonę. A to już problem, szanownego pana. Jestem Fruella. Miło było cię poznać. O, to ty. Czego chcesz? Chyba... O, to ty. Chyba nie jest zbyt zainspirowana tą faktem. No okej. Okay. Myślałem, że oni na serio mówili z tym urzędkiem. Dobra. Wschodni trakt. Wschodni trakt. Dobra, czy możemy to przejść na mapie świata? Ładnia część Homelet. Okej, gdzie my jesteśmy? Gdzieś tam, okej. W każdym razie to jest strażnica. Bo o to nam tutaj chodziło, żeby tutaj się dostać. Natychmiast. A tutaj są ci starzy poszukiwacze przygód. Witaj. Witaj, nazywam się Light. Witaj w Homelet. Nazywam się Rufus i dowodzę tutejszym oddziałem. Szukam kogoś w tym mieście, możesz mi pomóc? Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc. Spróbuj porozmawiać z moim towarzyszem, Bernim.
Dobra, pójdę do Berna. Bernie. Witam. Witam, panie, nazywam się Light. Miło cię widzieć. Nazywam się Bernie i jestem magiem Homelet. Co cię sprowadza do naszego miasta? Szukam przygód i skarbów. To podobno dobre miejsce, aby rozpocząć taklowych poszukiwań. Łowca przygód? Cudownie. Rufus i ja przybyliśmy tutaj 3 lata temu w poszukiwaniu ciekawego zajęcia. Jednak od czasu bitwy na polach Emridy, stoczonej 10 lat temu, za dużo się w tej okolicy nie dzieje. Ta bitwa, która już parę razy była wspominana, to chyba to, co widzieliśmy w intro. Opowiedz mi o tej bitwie. Ponad 10 lat temu siły ciemności stworzyły w pobliżu plugawą budowlę świątynię pierwotnego zła. Na takie zagrożenie zareagowali przywódcy Furiondy i Veluny. Przeciwko siłom mroku wysłano potężne siły pod wodzą dzielnego księcia Fromela. Braliście w niej udział? Nie. Wraz z Rufusem szukaliśmy wtedy przygód w zupełnie innej części tego świata. Wrogie wojska starły się na polach Emridy, dobro zatriumfowało, świątynia została zniszczona, a jej zło wyplenione. Gdyby tak było, to by ta gra trochę inaczej się nazywała. Jak więc się tu znaleźliście? Trafiliśmy tu z Rufusem 3 lata temu z polecenia wicehrabiego Verbobank i szybko rozwiązaliśmy parę tutejszych problemów. W głębi duszy jesteśmy tacy jak wy. Łakniemy przygód. Na razie jednak spędzamy w Homelet wakacje. Kilka pytań. Mogę ci pomóc? Masz może dla mnie jakieś zadanie? Może mi się do czegoś przydasz. A konkretnie? Ostatnio Verbobank nie przesyła nam części zamawianych towarów. Zajęliśmy się bliżej tym problemem i okazało się, że ktoś zmienia dokumenty zamówień tuż przed ich wysłaniem. Nie brzmi to za ciekawie, słucham dalej. W obozie musi działać jakiś szpieg. Sami jednak nie możemy dokładniej zbadać tej sprawy. Boimy się, że spowoduje to dodatkowe problemy. Ty natomiast możesz się podać za nowego robotnika z Verbobank. Pomożesz nam zdemaskować szpiega? Dobra, zajmę się tym dla ciebie. Dziękuję. Daj znać, jak coś znajdziesz, a chętnie cię wynagrodzę. Okej, tego questa nie pamiętam. W czym mogę ci pomóc? Przepraszam, muszę obsłużyć innego klienta. Teraz możemy pohandlować. Okay. Przepraszam, muszę obsłużyć innego klienta. Teraz możemy pohandlować. Ma czary. Teleportacji, spowolnienia, porażające z... Generalnie mogłyby się przydać na przyszłość. Gdybyśmy tylko wiedzieli każdy czar, jakiego jest poziomu. A te informacje są tak szczątkowe, że... Na przyszłość nam się przydadzą to dla czarodzieja, ponieważ nasz czarodziej może się uczyć czarów głównie z zwojów. No ale cóż, na razie tego nie stać nas na to. Witaj, jestem Light. Jestem Pishella, miło mi cię poznać. Mieszkam tutaj w Homelet i pracuję jako pomocnika Burneya. Najszacowniejszego maga Homelet. Brzmi interesująco. Podobać się... dobra, to tyle. Właśnie, kto tu jeszcze jest? Szukamy przywódcy straży. Czy on się tutaj w ogóle znajduje? Kim są borsuki? Kim jest Burn? Dobra, z kim to właściwie mamy porozmawiać? Do straży Homelet. Nie wiem. Chyba raczej z nimi się o tym nie rozgadamy. Oczywiście. Pójdźmy na piętarko, zobaczmy co tam jest. Więcej strażników. I nic ciekawego. Tak jest. Tutaj ktokolwiek jest? Chyba nie. Ruszam! Możemy wyjść na zewnątrz. Podziwiać okolicę. Ładnie. Z boską wolą. Z boską wolą.
Co mają w piwnicy? Natychmiast. Ma nic ciekawego. Dobrze. Wyglądają na lochy. Dobrze. Dobra, nie pamiętam tego zadania z tym obozem całym, ale chyba zdaje się, że to jest coś, co znajduje się po drugiej stronie tego mostu zwodzonego tutaj. Nie jest most zwodzony, to jest zwykły most. Dobra, mam jeszcze poszukać tej strażnicy całej. Dobra. Tu nic. To wygląda, jakby nic nie było. Pójdźmy w drugim kierunku. Okej, to jest chyba obóz ten, którego szukamy. No i mamy się do tego gościa zameldować. Witam, jestem Light. Jestem kucharz obozowy. Obóz? A cóż to za obóz? Nikogo tu nie ma. Wszyscy są na budowie. Zamek nowy lordom Rufusowi i Burnowi stawiają, a roboty jest od groma. Kiedy wrócą, powinni pojawić się koło 8:00. Po zachodzie słońca. Dobra. Chyba takie... Końcowe stadium bycia poszukiwaczem przygód. Wracasz na wiochę z bogactwami i każesz wieśniakom, żeby pobudowali ci zamek. Dobra, co to jest za domek? To jeszcze nie byliśmy. Kamieniarz. Uszanowanie. Domy z kamienia to rzadki widok w tych okolicach. Kilka pytań. Czym się zajmujesz? Jakie masz plany? Czy możesz mi powiedzieć o coś w Rufusie? To tyle. Dobra, nic nie ma ciekawego. Tak jest. Szukajmy tego miejsca budowy. Wie, tak ten szlak tutaj tędy idzie, okej. Okay. Dobra. Znajdźmy to miejsce budowy. Wydaje się, że gdzieś tutaj było. To jest cieśla? Dobrze. Nie wiem, czy mieliśmy jakąś sprawę do cieśli. Miło cię poznać. Razem z moim bratem Rickiem prowadzimy warsztat. Jak na mój gust, to mieszka tu sporo ludzi. Rozwiązywanie problemów innych ludzi to moja specjalność. Chcesz mi o tym powiedzieć? Zakochałem się w Aletti, córce Fileka. Obawiam się, że jednakże ojciec nie pozwoli jej na ślub z wyznawcą świętego Cadberta. Jestem nawet gotowy przejść na starą wiarę, byleby tylko było ojciec z moją ukochaną. Jaro z pewnością nie odmówi twojej prośby i pozwoli ci zmienić wiarę. Tak, Jaro mógłby prowadzić odpowiednią ceremonię. Widzę, że już go znasz, więc może porozmawiasz z nim w moim imieniu. Mam pełne ręce roboty. Dobra, porozmawiam z nim. Dobra, coś jeszcze? Tyle. Gdzie jest właściwy cieśla? To jest chyba tylko pomocnik. Tu jest cieśla. Miło cię poznać. Ładnie się tu urządziłeś. Mieszkam tu od 2 lat, a teraz wybacz,
Hej, jesteś drażliwa na tym punkcie, coś nie tak? To bez sensu, haruje ciężej niż ktokolwiek tutaj. Patrz tylko na kamieniarza, nie pracuje choćby w połowie tak ciężko jak ja, a jak się ustawił. Rufus i Burn przybyli tutaj przed nami i już są w Radzie Osady, nie rozumiem tego. Mam porozmawiać z mieszkańcami, się czegoś dowiedzieć. Twoja rodzina traktowana jest z pewnym dystansem, nie denerwuje cię to? To bez sensu, bla 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 bla. Możesz wybudować nową stodołę dla Filikena? Nie uwierzysz, ile osób szuka u mnie zamówienia. Wróć za rok, może wtedy znajdę dla niego chwilę czasu. Mówię poważnie, co się tutaj dzieje? Bla bla bla, znowu się wyżalił. Dobra. Natychmiast. To tyle. Poszukajmy jeszcze tej budowli i kwestii zapasów. Nie wiem, gdzie sobie znajduje się ten nowy zamek. Chyba nie tutaj. Ej, ale przy okazji, jak tu jesteśmy, możemy pogadać z Jaro. Dobrze. Czyli Jaro, czy jak mu tam było. Ten obóz może się gdzieś tutaj też znajdować. Kogoś nam brakuje, kogo nam brakuje? A Sol, Lavos, i kto jeszcze? Mugo? Mugo. Postanowili zrobić sobie spacer dookoła. Dobra, przy okazji, czy możemy pogadać z nim na temat tego cieśli? Nie. A może z kamieniarzem będziemy mogli pogadać? Zobaczymy. Do usług. Witaj ponownie. Słucham cię, dziecko. Co chcesz wiedzieć? Czy jesteś w stanie przeprowadzić konwersję z Cuthberta na starą wiarę? Owszem. Mogę dokonać konwersji, ale tylko za zgodą Tyrgina z kościoła świętego Cuthberta. Trzeba za wszelką cenę zachować równowagę. Okej. W czym mogę ci pomóc? Oczywiście, to w czym mogę nic. Ci pomóc? Dobra, to tyle. Tak jest. Okej. Gdzie my jesteśmy tutaj? Lecimy może do tego kamieniarza, może on coś będzie miał do powiedzenia na temat tego cieśli, dlaczego tak słabo on zarabia. Kamieniarz był tutaj, tak. Nie, już ktoś się zgubił. Z jakiegoś powodu gra postanowiła dużą część ekranu przykryć, nie wiem dlaczego. Ale idziecie, ludzie? Powoli, ale idą. Cały się ten dylemat cieśli. Chciałby, żeby jego brat Marek przeszedł na starą wiarę. Okej, to chyba to w sumie tyle. Znaczy, nie będziemy musieli o tym porozmawiać z kamieniarzem, tylko po prostu do Tyrgina od razu uderzać i pozwolić na konwersję. Dobra. Oczywiście.
Dobra, to idźmy od razu do... do Tyrgina i powiedzmy... Oczywiście. Znaleźliśmy mu jedną nową owcę, to może z jedną będzie się w stanie pożegnać. Dobrze. Witaj ponownie. W czym mogę ci pomóc? Witaj ponownie. W czym mogę ci pomóc? Nasz dom święty powstał 8 lat temu, po wielkiej wojnie ze świątynią pierwotnego zła. Wystawiono go ku czci arcykapłana Veluny, który wsparł nasze wojska mocą świętego Cuthberta. Kanonik Idei była pierwszą główną kapłanką tego przybytku, moją poprzedniczką. A właśnie, a co się o tym świętym Cuthbercie? Święty Cuthbert od pałki wywiera pomstę i sprawiedliwie karze wszystkich, którzy łamią prawo. Sam był niegdyś śmiertelnikiem, który dawno temu dostąpił losu Boga. Interweniuje często, gdy ukazuje się któryś z pradawnych. O tym jednak nie będziemy więcej mówić. Święty Cuthbert od pałki. Dlaczego wszyscy nie nazywają go pełnym imieniem? Święty Cuthbert od pałki. Świątynia pierwotnego zła została zniszczona 10 lat temu, a jej ruiny po dziś dzień są złym miejscem. Niestety, podczas wojen ze świątynią straciłem również rzecz wyjątkowo dla mnie ważną. Gdyby tylko udało mi się ją odzyskać. A co to takiego? To była relikwia świętego Cuthberta. Miedziany, gwiaździsty wisior. Nie przedstawia większej wartości dla nikogo poza mną. Ojciec mój, Cuthbercie, świeć nad jego duszą, dał mi tę rodzinną pamiątkę, gdy zostałem głównym kapłanem Willip. Gdzie go mogłeś zgubić? Najprawdopodobniej w bitwie na polach Emridy. Przeszukałem je całe, ale nie udało mi się znaleźć wisiora. Z radością obniżę stawki opłat za swe usługi lecznicze, jeśli mi go zwrócisz. Dobra. Dziękuję i powodzenia. W czym mogę ci pomóc? Oczywiście, mogę tu w kościele przeprowadzać konwersję. Oczywiście pod warunkiem, że osoba, o którą chodzi, dowiedzie swej wartości przed świętym Cuthbertem. Bardziej mnie interesuje konwersja z wiary świętego Cuthberta na inną. Brat Cieśli chciałby przyjąć starą wiarę. Bluźnierstwo! To niedopuszczalne! Sługa młynarza przyjął niedawno wiarę. Czy to nie dość? Mógłbym zgodzić się na konwersję Marka na starą wiarę, jeśli zdołasz przekonać kuśnierza, Jacka Bortona, do konwersji na wyznanie świętego Cuthberta. Tak, wspomniałeś już o tym. Nastąpiła jednak miazma. Ale Jack Borton potrzebuje, żebyśmy jego brata naprawili. Wystarczająco już macie ludzi. Opuść to miejsce. Nie chcemy cię tutaj. I co to witaj tyle? Ponownie w kościele. W czym mogę? Nasz dom święty powstał. Ciekawe, czy to zepsuje ten quest. Witaj ponownie. W czym mogę ci pomóc? Wiecie co? Na wszelki wypadek wczytam autozapis. Tylko tak. My się to trochę witaj zapętlamy. Ponownie. W czym mogę ci pomóc? Oczywiście. Mogę tu w kościele przeprowadzać konwersję. Oczywiście pod warunkiem. Bluźnierstwo! To niedopuszczalne! Niedobrze, to porządny człowiek, w dodatku zakochany, biedny Marek. To dobra istota, gdyż pomaga jej w tym święty Cuthbert. Nie pozwolę na zaprzepaszczenie tego wszystkiego. Czy mogę zadać jeszcze parę pytań? Czy mogę ci pomóc? Oczywiście. Bluźnierstwo! To nie mógłbym zgodzić się na konwersję Marka na starą wiarę, jeśli zdołasz przekonać kuśnierza, Jacka Bortona, do konwersji na wyznanie świętego Cuthberta. Tak, już wiem o Jacku, zajmuję się tą sprawą. Dobra. Ruszam! Ciekawe, czy możemy mieć po prostu wystarczająco dobrego kapłana i rzucić pełne uzdrowienie, i czy to by go naprawiło. Albo zrobić. Zdobyć zwój pełnego uzdrowienia. No nie wiem. Dobra, to się wszystko zapętla ze sobą. Dobra, poszukajmy jeszcze tego obozu. Może gdzieś tutaj się znajduje?
Nie jestem pewien. A może tam? Dobra. Tutaj nic nie ma, pójdziemy na północ. Ale na to, że tutaj nic nie ma. Poza tym jest już wieczór, czy... To znaczy, że już wszyscy wrócili do obozu? Znaczy z tego, z miejsca budowy? Nie, jeszcze nie. Spróbujmy w tą stronę, tu nic nie ma. Wiem, że na pewno jest gdzieś to miejsce budowy, bo pamiętam kiedyś je widziałem. Ale kompletnie nie pamiętam, w którym kierunku się na nie szło. Może tam? Nie. Dobra, wiecie co? Chyba zrobię krótką przerwę. Będę się chyba musiał skonsultować ze źródłami internetowymi, jak wtedy niedługie niektóre zadania powinny wyglądać, bo na pewno to się... No zadanie z jajem, no powinno działać. Czy może dlatego, że wcześniej je uruchomiłem, czy może coś mi się w nim zepsuło? Czy coś? Gdzie jest ten obóz? Może tutaj rzeczywiście? Zobaczmy jeszcze szybko. Że można przynajmniej w taki sposób się teleportować. Nie, to jest chyba granica mapy, więc tutaj nic nie ma. Dobra, będę musiał gdzieś to znaleźć. Dobra, myślałem, że tutaj już załatwimy wszystkie rzeczy formalne w Hamlet, ale wygląda na to, że nie. Dobra, w następnym odcinku już na pewno wszystkim się tym zajmiemy i cóż, już mam nadzieję, że zaczniemy w końcu robić coś ciekawego. Co, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!